czwarty festyn lotniczy, lotnisko bliżej miasta, to za każdym razem okazja, żeby prezentować Państwu całe spektrum lotnictwa w Polsce, dlatego są i pokazy wojskowe, i są pokazy akrobacyjne, i jest też takie urządzenie, którego właścicielem jest Czarek Tarasiuk. Dzień dobry, Czarku. Powiedz nam kilka słów na temat tej innowacji, która coraz częściej pojawia się, czy to w mediach, czy w innych środkach przekazu. To urządzenie się nazywa quadcopter. Służy przede wszystkim do filmowania i do czerpania frajdy tak naprawdę też również z latania. Fajnie, że można się tak naprawdę tym materiałem później jeszcze podzielić gdzieś w internecie. No i tak naprawdę jest to urządzenie bardzo zaawansowane tak naprawdę, bo jest, ma urządzenia elektroniczne, które wspomagają lot. Ma GPS, ma kompas, ma żyroskop. Tak naprawdę w locie nic tak naprawdę nie wymaga od użytkownika, tylko można się skupić na materiale, na filmowaniu tak naprawdę, na kadrowaniu ujęć. Dzięki temu jest to bardzo łatwe urządzenie w pilotażu. Czy może on tu wzlecieć teraz przed nami? Jest taka możliwość? Jak najbardziej. No, spróbujmy to pokazać. Ja tylko zachęcę Państwa do odwiedzenia strony Czarka. To jest strona drontrip.pl. Tam materiały z całego powiatu ostrowskiego i nie tylko, bo Czarek wspólnie z tym urządzeniem, które za chwilę Państwo zobaczycie na swoich ekranach, jeździ po całym powiecie ostrowskim, wznosi się nad wszelkiego rodzaju obiektami, nad budynkami, nad stawami, no i pokazuje to piękno południowej Wielkopolski. Czarku? To startujemy. Już powiedziałeś o tym, że to urządzenie ma wszelkie GPS-y, które pozwalają mu, tak jak teraz jest tutaj, jak Państwo widzicie, pozwalają mu utrzymywać się na pewnym poziomie, tak? Tak naprawdę można puścić aparaturę i on wszystkie parametry koryguje według wskazań GPS-u, oczywiście do jakiegoś tam tolerancji. Czy mógłbyś go skierować tak, żeby był na wprost nas, jeszcze może troszkę niżej, żeby Państwo też widzieli nas i drona? Tak będzie idealnie i opowiadamy. No jak widać, teraz on utrzymuje swoją pozycję na podstawie wskazań żyroskopu oraz odczytów z GPS-a. No wiadomo, że GPS nie jest tak dokładny, więc dlatego te delikatne takie ruchy lewo-prawo, ale do takich amatorskich zastosowań to nadaje się, tak? Nadaje. I wystarcza, tak? Bo przecież Czarek, ty na swoim koncie i na kanale YouTube masz mnóstwo tych filmików. Takie najciekawsze miejsce, Twoim zdaniem, gdzie już latałeś? Najciekawsze miejsce, to mi się wydaje, że na chwilę obecną najładniej z tych wszystkich filmów wyszły elektrownie wiatrowe w Raszkowie. Tam były, no jest ruch tak naprawdę tych śmigieł, można się wzbić na tą wysokość 100 metrów, pokazać z tej innej perspektywy, także naprawdę gra kolorów. Teraz w maju na polach rzepak, także naprawdę to bardzo malowniczo wygląda w tej chwili. Tak jak na początku powiedziałem, Czarku, od czasu do czasu gdzieś tam w mediach pojawia się informacja, że to dron zginął, czy to we wodzie, czy w zbożu. To są zupełnie nowe urządzenia w wojsku wykorzystywane do zupełnie innych celów niż ty tutaj wykorzystujesz. Zgadza się. No i wydaje mi się, że też cenowo też to jest zupełnie inna półka urządzeń. No takie urządzenia takie wojskowe, no to tam to jest kwestia z aparaturą sterującą około 1 000 000 zł. Ostatnio słyszeliśmy, że zaginął dron o wartości 100 000 zł, no to tak naprawdę sam dron tyle kosztuje, a cała jego aparatura, cała aparatura sterująca, no to tam jest tak naprawdę mózg tego całego urządzenia wojskowego. A tutaj mamy wszystko zebrane w elektronice drona, quadcoptera tak naprawdę, sztywna rama, duże śmigła. To powoduje, że to urządzenie jest bardzo stabilne i nawet konkuruje z takimi bardziej zaawansowanymi urządzeniami, które modelarze składają samodzielnie.
Także... Gdzie można zobaczyć te filmiki, szanowni państwo? Na pewno na Facebooku, wpisując gdzieś tam do góry w wyszukiwarce Drone Trip, na pewno pojawi się ta stronka. No i oczywiście dronetrip.pl. Dzisiaj przelatywałeś, Czarku, kilkukrotnie tutaj nad Michałkowem. Filmowałeś też pokazy. Dzięki uprzejmości właśnie Czarka będzie można je zobaczyć na naszej antenie. Dzięki, Czarku. Dziękuję.